Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Wiedźmina. Kontynuujemy naszą nowigradzką przygodę, gdyż jesteśmy właściwie w samym środku różnorodnych wydarzeń związanych z Jaskrem, Dijkstrą, Priscillą, trupą teatralną oraz odzyskaniem go z Wyspy Świątynnej z pomocą Dudu. Dlatego zanim się zabierzemy za wszelkie inne pozostałe rzeczy, a że to jest koniec w ogóle naszych nowigradzkich questów głównych i potem zostaje tylko Skellige, no to coś czuję, że być może w końcu niedługo dotrę do tego etapu gry, którego nie pamiętam ze streamów, bo to jeszcze robiłem na streamach, chyba. Tak więc lecimy do Dijkstry, poprosimy go o pomoc, zobaczymy, czy w ogóle tej pomocy nam udzieli. Nie wiem, jaka będzie jego odpowiedź, bo nie wiem w sumie, w jakich relacjach się rozstaliśmy, ale chyba w całkiem niezły. Masz chwilę? Mam, czego chcesz? Odzyskaliśmy jego skarb w końcu. Wspomniałeś ostatnio, że masz do mnie... A wy zostawcie lajkę, jeżeli lubicie serię. Łatwość. Jest taka sprawa. Oho, nieźle się zaczyna. Czego chcesz? Muszę zorganizować zasadzkę i będę potrzebował kilku twoich ludzi do pomocy. Zasadzkę? A na kogo? Daj mi takich ludzi, którzy przeżyją walkę. To potem będą mogli ci opowiedzieć. Wow! Naprawdę cię lubię, Geralt. I dlatego dam ci aż trzech moich najlepszych ludzi. Trzech wystarczy. W takim razie załatwione. Oczekiwałem jakiegoś tutaj targowania się, może kwoty do zapłacenia, ceny tej pomocy. Nie, dam ci trzech moich najlepszych ludzi. Stwierdziłem, że przegięciem byłoby jakby żądanie 13, albo jakiekolwiek targowanie się dalej w kwestii tych ludzi, których on mi może zaoferować. Szczególnie, że wychodzi faktycznie na to, że po prostu Dijkstra nas lubi, dlatego bez żadnej opłaty po prostu powie swoim ludziom, wiecie co chłopaki, macie ochotę na bitkę. No, czy macie, czy nie, rozkazuję wam wziąć w jednej udział, ponieważ szykuje się tam jedna bitka, Geralt tutaj do mnie przyszedł, trzeba będzie najebać paru gości, ochronić tego, ochronić tamtego, a i mniej więcej może wyjdziecie z tego żywi, może nie. Ale mam nadzieję, że chociaż jeden z was wróci, żeby mi opowiedzieć, po co wy tam w ogóle poszliście. Ale to szefie, szef nie wie, po co my tam idziemy, jakby do czego nas pan wysyła? No nie, nie wiem, ale wiecie co, no poprosił mnie taki jeden wiedźmin, strasznie... Nie umiem jeździć tym koniem. Strasznie go lubię, dlatego stwierdziłem ostatecznie, że po prostu pójdziecie tam i mu pomożecie, okej? No ale szefie, przecież my nawet nie wiemy, w co się pakujemy, co jak on chce nas wykorzystać jako mięso armatnie do walki z przeogromnym golemem level 30. Gówno mnie to obchodzi, panocku. Pracujesz pan dla mnie, to pan będziesz wykonywał moje rozkazy, panie. Lecimy zatem. Zasadzka będzie miała miejsce tutaj. Ciekawy jestem, czy jakby pomoc Dijkstry tutaj na przykład sprawi, że to się w troszeczkę lepszy sposób skończy, niż by mogło się skończyć. Mam taką nadzieję. Ostatecznie zgodził się pomóc. Siema, Zoltan. Widzę, że wszystko gotowe. Pewno. Jak się tylko pokażą, odetniemy im drogę, choćby wysłali cały oddział. I wiesz, ja w ogóle myślę, że to dobry plan i chętnie ci pomogę. Nie, żebym nie chciał natłuc trochę tych świętojebliwców. Tylko nie rozumiem, dlaczego skoro mieliśmy Dopplera, nie kazaliśmy mu po prostu uwolnić Jaskra. Zbyt podejrzane by to chyba było, no właśnie. To byłoby za bardzo podejrzane. Menge znika, a potem wraca ze szramą na twarzy i każe uwolnić Jaskra. No, może i racja. Niestety, ta szrama Silna? Troszeczkę Dudu odebrała możliwości wnikania, gdzie chce. Jakiś dzieciak przyniósł liścik od Dudu. Konwój wyruszy o świcie. Mogę tu z wami zostać? Martwię się o Jaskra. Trochę niebezpieczne się nie, to wydaje być. Nie, odbijemy twojego grajka, chyba że mu... Ach kurwa, ale bym zrymował, Geralt. Ale przydatnie. Chyba że mu ucięli jajka. Proszę, dokończyłem za ciebie. Nie będę wam przecież przeszkadzać. Oj, Geralt, no już daj spokój, ustąp jej. Ona tak patrzy, jak mój burek, kiedy dostał skrętu kiszek. Nie jestem pewien, czy taka kobieta będzie zadowolona z takiego porównania, ale... Nie. To nie miejsce dla niej. Nie mam zamiaru tłumaczyć się przed Jaskrem, jeśli coś jej się stanie. Przypominam ci, że to Jaskra musisz teraz wyciągać z kłopotów, nie mnie. Ja umiem o siebie zadbać. Wiem, ale Jaskier i tak miał dużo szczęścia, że nie umarł po drodze tego wszystkiego. Kiedy zacznie się walka, będę się trzymać z daleka. Kiedy zacznie się walka, to patrzysz w którą jest stronę i zdupcasz w przeciwną. Tu sobie poczekamy. No to zagrajmy w gwinta. O, hell ne! Nie mam ochoty, ale wy możecie zagrać. No, zbliża się niedługo bardzo skomplikowana akcja zasadzki od odbicia Jaskra z rąk Straży Świątynnej. Pierdolnijmy se tam w pokera. Jadą! Jadą już! Dobra, mamy ich. A gdzie ci ludzie Dijkstry? Priscilla, zostań tutaj.
Mam nadzieję, że się nie będzie wpieprzać. Ja zrobiłem co mogłem, żeby ją odwieść od siedzenia tutaj, ale się nie dało. Ale w ogóle przepraszam bardzo, no. Może trzeba by zastrzelić konie, żeby nie pojechały po prostu oszalałe i spanikowane tym wozem. Ale co to jest? To ma być straż? Ta mierna liczba ludzi? Rozpieprzyłem jakiś czas temu 25 piratów. Atakowali mnie w większości naraz. To ma być dla mnie problem? Psst. Siedzą w krzokach. O tok! Ilu ich tu jest? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No jest 10 max? Woohoo! Ajcyk, dwóch z głowy. Karki skręcone, czapki zdjęte, paski z nosów zsunięte. Dobra, idziemy się bić, czy będziemy gdzieś gonić, biegać? No nie no, przecież Jaskier musi być w którymś z tych wozów. Jedziemy! Gdzie są ludzie Dijkstry? Zajebiście, wziął Jaskra i z dupca. Dobra, okej, kij z tą walką, musimy lecieć za Jaskrem. To chyba będzie mój główny cel, nie? Tak, bardzo chętnie. Znajdziemy trop na płotce, oni niech tutaj walczą. Mam nadzieję, że się będziecie tutaj trzymać. Mam szczerą nadzieję, że będziecie się tutaj trzymać. O Jezus Mary, ale... Pojechali tędy. Trzeba będzie poszukać śladu. Oczywiście, że mamy spowolnienie czasu. O nie! Jak często się używa... O Boże, jak często się używa wiedźmińskich zmysłów na koniu. Moja modyfikacja sprawia, że mam wtedy slow motion, ale jaka epicka pogoń w tej chwili trwa. Ale mniej więcej chyba mogę, powiedzmy, wycyrklować sobie. A nie, bo wystarczy, że włączę te zmysły i to na jakiś czas mi będzie podświetlało te wszystkie rzeczy, które wynajdę w okolicy. Dobra, gdzie mnie to zaprowadzi? Czy on tutaj wjechał bardziej do wody? Czy może trzymał się drugiej strony? Nie wiem w sumie. Oj! Nie. Bardziej tutaj. Kopyta. Tutaj mamy jakiś rozwalony dom. Czy to będzie odpowiednie miejsce? Czy to będzie może tutaj? Tutaj trzymacie Jaskra, gnidy? Nie, dobra, nic tutaj nie widzę. Okej, wracamy w takim razie. Ślady. Zgubiłem je gdzieś tutaj. Gdzie one odbiły? W którą stronę? Tutaj oczywiście jakieś utopce się przyłączają do zabawy. Koń był przeciążony. No, koń był przeciążony, bo niósł człowieka, ale jak widzicie, oczywiście w złym kierunku te ślady sobie tam wykoncypowałem. Dobra, gdzie tutaj? Teraz przed siebie. Dawajcie, ślady jadą, kółka mi się przesuwają. No tak, troszeczkę wszystko się rozjebało przez tą slow motion. Nawet go nie potrzebowałem. Dobra, ale za to kolejne znaki tutaj znajdujemy. Dobra, gdzie odbił ten koń? Jechał drogą? A, jechał drogą cały czas. Nie. Proszę mi dalej śledzić tę drogę. Oczywiście, że wybiorą raczej jazdę normalnie koniem drogą, chyba, nie? Taką przynajmniej mam nadzieję. Dobra, wyłączmy sobie to śledzenie drogi. Jak ten koń tutaj zasuwał? Ja rozumiem, że nie potrafił jechać do końca wprost, bo był przeciążony? Chyba jedyne wytłumaczenie. Jechał dalej tutaj. Dobra, przesuwają mi się te ślady. No chyba muszą mi się przesunąć. Na pewno są tu kolejne. Dobra, są tu kolejne. Bardzo anticlimactic pościg tutaj ma miejsce w tej chwili. Ale nie widzę żadnych śladów, halo. Dlaczego? O, tu się jakieś pojawiły. No jedzie dalej drogą. Czemu ja w ogóle się zastanawiam, że jest inaczej? Ślady kopyt. Geralt, no zadupcamy za tymi śladami kopyt non-stop. Nie jest jakaś nowość, która powinna cię dziwić. Co mamy tutaj? Poeta w opałach? Zapytaj, czy ktoś widział porywacza? Ej, ludzie z obozu! Ty, widziałeś porywacza? Hop! Przejeżdżał tędy ktoś? Dwóch mężczyzn, jeden przewieszony przez siodło. A tak, ino śmignęło. Tam na lewo odbił. No i zajebiście, dzięki za info. Masz tutaj 1000 koron. Ale to jakąś babę wiózł, bo taki piski wrzał. O, cieszę się, że możemy sobie nadal tutaj... W lewo? Ale przecież jakby... To w lewo w końcu, czy nie w lewo? Dobra, wiecie co? Jest jeden lifehack tutaj, który mogę wykorzystać. Po prostu nie cwałować i wtedy nie będę miał żadnego slow motion podczas jechania. A nadal mogę śledzić tę drogę i jechać z wiedźmińskimi zmysłami. A, bo to pieprzone slow motion. Ty, nie, to tutaj! Jesus! Czemu te cholerne ślady pojawiają się tak bardzo w ostatniej chwili? Denerwujące. Wygląda na to, że koń zaczął kuleć. Koń zaczął kuleć. Odbił w lewo. Jaskier może swoimi piskami spowodował pęknięcie kości konia. Dalej. Tak wysoki ton udało mu się wygenerować, że po prostu rozjebał koniowi nogę. To by było coś. Nawet bym się nie zdziwił. Rozumiem, że czeka mnie tutaj jakiś epicki pojedynek z porywaczem, którego tutaj wziął. Zbadaj podwórze chaty w lesie. Dobra, co się tutaj dzieje? Co tu się wyrabia? No co tam, krasnoludy, o co chodzi? Ja się pytam, o co chodzi. Jakiś łowca władował się nam do chaty, a nas wystawił za drzwi, zanim zdążyliśmy choćby pierdnąć. Był z nim drugi mężczyzna, taki czarniawy? Czarniawy? Cały czas gadał. To na pewno Jaskier.
Łowca zabarykadował się od środka? Jest jakieś inne wyjście? No niby jest. Chyba chcecie się pozbyć tego łowcy z domu. Tak szczerze, to chcemy się pozbyć was wszystkich. Okej, wow. Dobra, tu masz klucz. Wchodzi się przez klapę na tyłach. Oto się Hob nie spodziewa, co go w dupę ugryzie. A w dupę ugryzę go ja. No dobra, lecimy w takim razie na tył. Tędy nie przejdę, zajebiście. Dobry puffing sobie wybrałem, zawsze. Pierwsze ścieżki, które wybieram, to zawsze najlepsze ścieżki, które wybieram. Kajta klapa, mamy klapę, dobra, otwieraj Gerold. Gerald. Odblokuj, otwórz, drabina, schodzimy. No cóż, założę się, że pan strażnik Straży Świątynnej się nie spodziewa. Pójdę tam z tobą. Raczej nie mam wyboru, prawda? Nie będziesz próbować żadnych sztuczek po drodze? Wiesz, że w każdej chwili mogę ci stwierdzić karkę kurczakowi. To jest dopiero dobra dyskusja i debata. No, tylko uważaj, co tutaj do mnie w tej chwili mówisz, bo ci skręcę kark. Żaden problem, jednym palcem dam radę. Gdzie jest jakaś drabajda, która prowadzi na górę? Jesus! Tutaj, nie widziałem jej kompletnie w tych ciemnościach. Ten się z nim targuje. Cicho! Halo, panie sierżancie. Dobra, będziemy się potykać. Uy! Raz, dwa, trzy, ard! Wykończenie, cięcie, cofnięcie, cofnięcie, ard, podlot, bąk, rąk. Ale ten mu jeszcze zdążył paszczę normalnie zatkać, zanim się tutaj zaczął ze mną bić. Hehe, jeszcze jedno akcji, jeszcze jedno, finisher. Nie było finishera. Ale za to mam ulepszoną olej przeciwko reliktom. Proszę, jakie ładne rzeczy przy sobie nosił ten strażnik. Uwolnij. Oj, Jasker, jakbym ci miał policzyć za wszystkie godziny, które się ciebie naszukałem, to byś się nie wypłacił. I nie, nie możesz zapłacić serenadą. Geralt, ani masażem. Znowu wszystko zepsuć, właśnie kiedy go rozpracowałem? cieszę się, że cię widzę. Dawno cię nie było w Nowigradzie. A co z... Chodź, porozmawiamy na zewnątrz. Geralt brzmi jak ojciec, który wrócił z wywiadówki. Obrażony, zawiedziony. Priscilla, co ty tu robisz? Jesteś cały? Martwiłam się o ciebie. Jaskier, dzwońcu, ruszyliśmy za wami, bo ta twoja dziewuszka tak piliła, tak piliła. Szkoda, że nie widzieliście, jak załatwiliśmy tego łowcę. Ja chciałem zrobić to całkiem inaczej, ale... Jaskier, chcę cię o coś zapytać. To ważne, więc skup się. Gdzie jest Ciri? Ciri? Ja myślałem, że skoro tu jesteś, gdzie spotkaliście się? Ja nie wiem, gdzie ona jest. O Boże, Boże. Wiem, że próbowałeś jej pomóc, ale trudno mi zrozumieć, dlaczego zwróciłeś się wtedy do skurwiela juniora. Nikt inny mi nie przyszedł do głowy. Może gdybym miał więcej czasu, załatwiłbym to jakoś inaczej. Ale Ciri mówiła, że ścigają dziki gon. W porównaniu z tym, skurwiel wydawał mi się dość niegroźny. Ale coś poszło nie tak. A więc już słyszałeś o wszystkim. Mam nadzieję, że nie masz do mnie pretensji. Mój plan zdawał się naprawdę świetny, dopóki nie zaczęliśmy wprowadzać go w życie. Skąd mogłem wiedzieć, że Menge poluje na Dudu? Nasłuchałem się już o twoim planie. Teraz chcę wiedzieć, co się stało z Ciri. Kiedy widziały się ostatni raz? Byliśmy na Wyspie Świątynnej i uciekaliśmy przed ludźmi z Kurwiela. Jeszcze więcej wspomnień, a to się nawet nie spodziewałem. No dobra, zobaczymy, czy to nie teraz będzie miała miejsce ultra przeprawa przez niesamowite ilości strażników z Kurwiela? Mam nadzieję, że nie. Chociaż zresztą, mamy nasz blask, mamy nasz błysk, ale dobra, ja mam uciekać w stronę Wyspy Świątynnej, ale dobra, mam tutaj ścieżkę pokazaną, tak wiem. A zresztą, mogę się tutaj tepać, mogę też biegać, dosiąść drugiego konia, to jest mój tutaj główny cel. Ale dobra, to chyba jest odpowiedni kierunek w stronę Wyspy Świątynnej. Na pewno nie mam co się z nimi wszystkimi bić, to jest, jestem tego pewny. A, dostałem strzałą prosto w moje piękne kobiece plecy. Dobra, kij z tym. Nie mam naprawdę po co się z nimi bić. Jest ich tutaj za dużo. Jest ich tutaj zajebiście za dużo. Dobra, moje teleportacje są naprawdę intensywnym doświadczeniem akustycznym. Ale jaką robotę robią? Tylu przeciwników tutaj jest, a ja mam to w dupie. A ja w dupie to mam. Cyk, pyk, pyk, pyk. Boże, jak lecę, what the fuck? O, czy ja dam radę między nimi przejść? Nie do końca. Nie, o cholera. Dobra, to może się bardzo źle skończyć. Za dużo przeciwników tutaj jest, halo. Ja już umieram, nie, nie. O, come on. Przecież uciekłem w stronę Wyspy Świątyny. Jeszcze raz będę musiał tu wszystko przemigać.
Na pewno nie muszę się z nimi wszystkimi bić. Nie ma opcji. Doszedłem już tak daleko. Tam nie było czasem dosiąść drugiego konia? Czy ja zadupcałem tam cały czas z buta, mimo iż był koń? Oczywiście, że musiałbym być tam koń. No dobra, moment. Czy ja mogę przejść tędy? Nie mogę przejść tędy. Musimy uciekać, skakuj na konia! Do świątyni! What the fuck? Dobra! Okej, okay, nie chcę się blokować! Tutaj jest drugi koń! Ja pierniczę! Co ja tutaj odwaliłem w ogóle? Dobra, pędzimy na złamanie karku! Zadupcaj jaskier! O nie, o nie! O! Koniu! Weź się tam wtryniaj prosto w te dziury w barykadach i blokadach. Inaczej nie damy rady! Dobra, okej, okay. No to wygląda zgoła inaczej niż przeprawa, którą przed chwilą zrobiłem. Czemu ja jestem taki zjebany? Pomocy. No teraz tutaj będziemy musieli tylko przewalczyć. Nie mogę zepsuć. Ale już nie daleko. Tak, okej, okay. wiem, że musimy zostawić konie. Jaskier mi tutaj w walce nie pomoże. Oj, lecimy. Dobra, pochlastamy ich tutaj troszeczkę. Oni nie powinni super dużego wyzwania stanowić, mam nadzieję. Muszę tylko uważać, ała, no właśnie, na takie kurwa ciosy z losowych kierunków. Albo po prostu pokroić kogo mogę. Chować się do momentu, kiedy będę mógł użyć mojego błysku blasku. Wycofać się potem, blokować cały czas. Nie wiem, czy Ciri potrafi odbijać strzały. Ale póki będę trzymał się z daleka, oni nie będą do mnie w dużych ilościach podchodzić i będzie git. Hej, boy! Dobra, pochlastany, zajebiście. To akurat się udało. Nie. Widzę kolejną kuszę. Przykro mi, koniku, ale jeżeli będziesz musiał to wziąć na siebie, to trudno się mówi. Jestem gotów na to poświęcenie. Dobra, ten nie żyje. Tego, haha, uniknąłem błyskiem. Dobra, fantastycznie, udało się. To teraz tylko te drzwi. Teraz przejdę, no teraz przejdę. Bueno. Co się teraz dzieje? Ciri wskoczy do wody? Straż! Jaskier! A, jaskra tutaj oczywiście zamknęli. O! Soczyście! Proszę, jak pięknie. To jeszcze tylko miecz podnieś, młoda. Jebaniec, kusznik. Oberwie? Jaskier, co za bohater! Znikła! Ale wyglądało, jakby zniknęła razem z tą... Znaczy, na pewno zniknęła razem z tą strzał. Nie było widać, żeby poleciała zaraza dalej, więc... Gdziekolwiek wylądowała, tam została trafiona. Prosto tu! A ten grzmot to kto? Nawet nie wiem. Ach, co to była za przygoda? W jednej chwili robiliśmy skok stulecia, a w następnej ścigali nas jak dziką zwierzynę. Świetna historia, ale mam już dosyć tych przechwałek. Chodź, Zoltan, musimy przekonać niziołki, że absolutnie nic nie widziały. Mam teraz materiał na cały tomik pieśni. To będzie schodziło jak świeże bułeczki. I co, nie przejmuje cię los Ciri? Co się stało? Tylko to cię obchodzi? Tylko to cię obchodzi? Że powstaną z tego pieśni? Twój egoizm rośnie wprost proporcjonalnie do wieku. O co ci chodzi? O Ciri. A czemu miałbym się o nią martwić? Wiesz, jak ona walczy? Mówię ci, ta dziewczyna potrafi o siebie zadbać. A poza tym musi wrócić po to swoje pudełeczko. Przecież od niego wszystko się zaczęło. Chodzi ci o to? Zabrałeś je skurwielowi? No to się Ciri ucieszy. Za to skurwiel pewnie ostro się wściekł. O, on już nie ma większego znaczenia w tym mieście. Cóż, nie był zachwycony. A może przyszło ci do głowy, żeby przy okazji szepnąć mu słówko w mojej sprawie? Na przykład, że nie chciałem go oszukać i że jak coś mi zrobić, to będzie miał z tobą do czynienia. Wow. Aha, a jak to potem przerobić w swojej pieśni? Na odwrót? Ty naważyłeś tego piwa i ty je będziesz musiał wypić. W ogóle nie myślisz o przyjaciołach. A Ziggy Roiven, co u niego? Ziggy Roiven. Odzyskał skarb. Dobrze. A to szkoda. Mam wrażenie, że może być odrobinkę na mnie zdenerwowany. Cóż, przysłał ludzi, żeby pomóc ci odbić, więc może jednak nie? Ciri mówiła, co to jest i dlaczego poszła z tym do skurwiela? Poszła do skurwiela, bo ją tam zaprowadziłem. Mogłem się domyślić, że to był twój pomysł. No co? Ona miała zepsute magiczne pudełeczko, a skurwiel dostęp do czarodziejów.
Poza tym chciała, żeby ktoś zinterpretował dla niej słowa jakiejś klątwy. Czemu Ciri interesowała się klątwą? Chciała ją na kogoś rzucić, czy raczej zdjąć? Powiedziała ci? Nie bardzo chciała o tym mówić, a ja nie chciałem być wścibski. Akurat ten jeden raz, kiedy mogłoby się to przydać. Ale jestem prawie pewien, że chodziło o zdejmowanie. Jeśli o zdejmowanie, to z kogo? A może chodziło o nią? Nie, chyba nie. Przynajmniej nie wyglądała na przeklętą. Za to bardzo jej się śpieszyło. Wiesz coś o tej klątwie? Jakieś szczegóły? Cokolwiek? No, znam słowa. Żartujesz? To trochę więcej niż cokolwiek. Nie, w elficku, więc Ciri często mamrotała je pod nosem, żeby nie zapomnieć. I przypadkem rzucała na ludzi dookoła. Tak. Wafail Elaine, Kedmil Foli, Gledyv Dorn Eptenait, Bundro Itne Iachus. Nic mi to nie mówi. Ja ledwo moje hasło zapamiętuję. No, mnie tym bardziej. Cholera, to ciągle za mało. Ciri nie mówiła nic więcej? W ogóle niewiele mówiła. Wiesz, Geralt, to już nie jest ta dziewczynka, która biegała kiedyś po Kermorem. Owszem, dalej jest żywa i porywcza, ale zrobiła się też uparta i małomówna. Całkiem jak ty. Ta. Znowu mi się wymknęła, a byłem tak blisko. Przyjechała tu z Velen. Podobno spotkała tam ludzi, którzy jej pomogli. To może tam wróciła? Wątpię. Rozmawiałem z baronem. To on pomógł Ciri w Velen. Powiedział, że pojechała do Nowigradu szukać Jen i mnie. A Jen jest na Skellige i bada ślady, które według niej mogła tam zostawić Ciri. To co? Skellige? Skellige. No cóż, no, chyba nic innego nie zostaje. Teraz moja kolej, żeby rozmówić się z Jaskrem. A ja jestem następny. Wracajmy do szałwii i rozmarynu. No, ja miałem stanowczo za dużo wrażeń jak na jeden dzień. Wygodne łóżko i soczysta pieczeń należą mi się jak psu buda. Wpadnij do mnie, jak będziesz w okolicy. 100 lat się nie widzieliśmy, musimy pogadać. Jasne, jak tylko będę w pobliżu. Trzymam cię za słowo. Do zobaczenia. I jeszcze raz, dzięki za pomoc. No i cóż, tako się kończy wątek dowiadywania się, gdzie jest Ciri, oczywiście nie w Nowigradzie, ale Skurwiel załatwiony, Jaskier uratowany, Dudu też uratowany i ten jeszcze jeden Doppler też uratowany z rąk Skurwiela, tak więc krótko mówiąc, dużo postaci uratowaliśmy i dużo tutaj zdziałaliśmy. Krew i wino, możesz rozpocząć przygodę, let's go, ale nie, to zdecydowanie za niski level mamy. Zadanie, które śledziłeś, jest zmienione na zadanie, bez przesady. Widzicie, jak on to ma, jaki to ma znaczek? Czaszka. Wiecie, co oznacza czaszka? Hehe. Śmierć. 17 poziom za to mamy, co oznacza, że potencjalnie możemy w tej chwili... Podarek? Halo, to ja bardzo chętnie. Tego... Bo my... chcieliśmy... Tego, no... Podziękować. I tutaj mamy... taki mały podarek. Co to jest? Jak miło. Okej. Okay. To naprawdę nic wielkiego. Mamy takich dużo. Tylko nie mów, skąd go wziąłeś. To przepraszam, i co ja mam teraz robić? Bywaj. Wieść go tak na koniu, jak czasami ludzie meble na skuterach wożą? What the fuck? Na co mi to? Portret hierarchy. Może da się sprzedać chociaż za dobrą cenę. I Zoltan zniknął! Nie! A już mogłem tutaj od niego zadanie jakieś wziąć. Ale skam, czuję się oszukany. Kierunek Skellige oczywiście, mamy level, żeby pojechać sobie już do Skellige. Aczkolwiek niekoniecznie chcę już tak teraz to robić. Zadanie przyjacielska przysługa dla Keiry. Muszę to w końcu zrobić. Myślę, że nadszedł w tej chwili czas, żeby to w końcu zrobić, ponieważ trzeba podjąć wystarczająco wcześnie decyzję, która zaważy potem na tym, co się będzie działo w finale. Dlatego musimy pomóc Keirze odzyskać to, co trzeba odzyskać. Odmówić potencjalnie spółkowania, ponieważ jesteśmy wierni tylko jednej kobiecie i jest to Yennefer. Znaczy, no dobra, nie jesteśmy jej aż tak bardzo wierni, ale przynajmniej na potrzeby mojej tutaj interpretacji ich związku, tak, będzie jej totalnie wierny. Ja tędy nie przejadę pewnie, co? No, tak. Pół na pół, trochę przejadę, trochę nie. Zasad niestety prosto z Need for Speed'a się nie mogę trzymać, że zetnę te wszystkie drzewa poza tymi większymi. Ale chcę dojechać do tej tablicy, która się tutaj znajduje, bo... Oczyścimy ją sobie. O Boże, nie! Przejechałem typiarę, kopyta prosto w mordę.
Przecież ona z tego nie wyjdzie. Nie, sam jeszcze wjechałem w drzewo. No cóż, przykro mi, sorry za przetrąconą szczękę. Mam nadzieję, że się jakoś pozbierasz. O, lata nie chemioterapii, tylko rehabilitacji. Może jeszcze kiedyś będziesz w stanie się uśmiechnąć. O Boże, zabiłem kozę! Czemu jestem takim brutalem? Morduję wszystko, obok czego przejdę. Dobra, cyk, 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 pyk, 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 pyk. Dużo zleceń pewnie tutaj jest, kolejne zadania poboczne. Tutaj też ktoś coś chce. Zlecenie na barciowe widziadło. Duże rzeczy do roboty. A czego chcą te chłopy? Dzień dobry. O co chodzi? O nic. Idź swoją drogą. Zamknij się, Gotthard. On nam może pomóc. O, za pieniądz. Wilczycy chcą napaść na wioskę. Na Beltramie chcą się zemścić. Wiele nie mamy, ale zapłacimy, jeśli nas ochronicie. Ha. Co to za wilczyca? Podobno z wilkami się chędoży, a człowieka gołymi rękami rozszarpać potrafi. Potworzyca w ludzkiej skórze, choć niektórzy mówią, że wielkiej urody. Przewodzi z grają dezerterów, niedobitków z różnych armii. Takich, co to i na zabijaniu, i na grabieży dobrze się znają. Ha, no cóż, czasami najpiękniejsze kobiety mają najbardziej pojebane fetysze. Czemu chcą się na tobie mścić? Bo ich łowcom czarownic wydałem. O! Kiedy łowcy czarownic interesują się bandytami. Banda wilczycy na wioskę napadała, a nikt nas bronić nie chciał. W końcu Bertram do łowców poszedł o ochronę prosić. No i jak się łowcy nimi zajęli, to był chwilę spokój. Ale teraz się wilczyca o wszystkim dowiedziała i chce Bertrama zabić. Pomóżcie, bo krucho będzie. Przydałoby się poznać drugą stronę tej całej opowieści. Zajmę się bandytami. Schowajcie się w domach i zaregulujcie drzwi. Uważaj na nich, wiedźminie. Są naprawdę groźni. Przydałoby się pogadać tak naprawdę z tą wilczycą. Poczekaj do zmierzchu na atak bandy wilczycy. Rozumiem, nie mam tutaj za wiele do roboty, ale nie będziemy teraz robili tego zadania z wilczycą. I ta koza, którą rozjebałem, Boże, wylała się na drogę, dosłownie. No cóż, chociaż wezmę z niej mięso, trudno. O, czasem trzeba sobie radzić w tej dziczy, w dziczy, w której żyjemy. A, okej, okay, dobra, tutaj mamy to, jakieś jeziorko, dużo pytajników już tutaj się nie kryje. A jasne, jeszcze jest trochę do zrobienia, głównie w tej okolicy i tutaj na południu, ale poza tym raczej mocno przeczyściłem tę mapę. No dobra, jeszcze trochę ich jest, ale nie gadajmy o tym. Nie wilczyca. Interesuje mnie w tej chwili przyjacielska przysługa. Nie wiem, ile jeszcze tego damy radę zrobić w tym odcinku, ten już nie chcesz, by był aż tak długi jak poprzedni. Więc jedźmy po prostu, gdzie należy. Aleja Wisielców, proszę, zaraz obok do wykonania. Wiem, że później to zadanie zmienia się w kolejne zadanie i to kolejne jest króciutkie, ale jest kluczowe, ponieważ jest związane właśnie z przyszłością Keiry i jest jednym z ważniejszych wyborów w grze. Ciężkie, szerokie koła, wóz kupiecki. Składniki z zagnionego transportu. No tak, bo ona jakieś tam składniki chciała. Gdzieżeście się rozdupcyli tym normalnie całym wozem? Coś czuję, że zaraz go gdzieś tutaj znajdę. Może wpadł tam na dół? Nie, tam tylko jakieś resztki, ślady. Chyba jechał w tym kierunku, tak bym strzelał. Ślady bardziej się ciągną w tę stronę. A może po prostu ruszył drogą? Nie! Ściągnęło go na prawo, proszę, proszę. Zaraz tutaj jakie wilki będą do pokrojenia. Ściągnęło, ściągnęło i co? Leży tutaj rozpieprzony? Są tylko kolejne ślady, jedne za drugimi. Tutaj co? Nie, tutaj dalej ślady wozu. To daleko całkiem zajechali. I tu się rozjebali. I przez Walen kupiec nie mógł dobrze skończyć. Resztki mięsa katoblefasa. Ciekawe, do jakiego to zaklęcia? No cóż, zamówienie Keiry nie mogło być na normalne rzeczy. Pasta alchemiczna, sztabat wimerytu. Czerwone wytrawne, zubaran, południowe stoki. Z nutą porzeczki i cytrusów. Proszę, proszę, nie tylko dziwne składniki, ale też winko. Chleb, o, też ważna rzecz do zamówienia. I krew. Ludzka, stętnicy. Coś tam w ogóle jest, jakiś przeciwnik. Gdzie jesteś, człowiecze? Zgnilec, siema. Oj! Te, nie rób sobie jaj. Bąk! A jak go tak wykończę, też eksploduje? Okej, dobra. Też eksploduje, ale z o wiele mniejszymi konsekwencjami dla mnie, to lubię. Mało konsekwencji, albo ich brak najlepiej. Dobra, tu jest zgnilec. Schował się i czekał na pomoc. O. Nie nadeszła. Jak to w Velen? Szkoda typa.
List zaginionego kupca. Volker, chłopie, ubiliśmy interes życia. Nie dość, że wyczyścimy cały magazyn, to jeszcze z potrójnym przebiciem. Klientka chce wszystko. Wina z Beauclair, białe, czerwono, różowe, mięso katoblefasa, piklowana wołowina, pieprz, sedamo, goździki, no wszystko, chłopie. Jedyny haczyk jest taki, że towar trzeba zawieźć do Walen, do wsi pod Gaję. Wiem, wiem, to niebezpieczna wojna i w ogóle, a pomyśl o pieniądzach, załatwimy już lewy Glade. La la la, dzielimy się 50-50. No dobra, okej, to mi niewiele pomogło niestety w odnalezieniu wszystkich rzeczy Keiry. No ale to w takim razie gdzieś tutaj to jeszcze chyba powinno leżeć, nie? O, tutaj może w tym woreczku? Nie, butelka wody. Come on! Jakie potworności jeszcze tutaj mogły być, które by podjebały rzeczy Keiry? Coś tu jeszcze... A dobra, schowane pod spodem, nie zauważyłem. Jedna paszka. Przesyłka dla Keiry. Nie wyczuwam nic magicznego. Ciekawe, co na to Keira. Dobra, zanieśmy jej składniki w takim razie. Gdzie to ona dokładnie była? Chyba w okolicy? No, w bardzo niedalekiej okolicy. Ale i tak mogę sobie do Podgaju wskoczyć. Tutaj w ogóle z powrotem jest aktywna tablica z ogłoszeniami. Jakieś jeszcze nowsze zlecenie? Tutaj jakiś pytajnik w ogóle. Cały nowy pytajnik się pojawił. Co się wydarzy, jak to kliknę? Nic konkretnego, ale spoko. Odezwa do Geralta z Rivi. Z woli miłościwie na panującej jaśnie oświeconej księżny Anny. A, dobra, okej. Okay. Z krewi wino. Poselstwo z krainy wina. Ta to po prostu było ewidentnie tablica, z którą musiałem wejść w interakcję w ramach tej misji z krwi i wina. Ale nie. Poproszę z powrotem journal i przyjacielską przysługę. Keira. Dawaj mnie tu konia groi. Prujemy do niej. Pogadamy jeszcze, zobaczymy, co będzie miała mi do powiedzenia. Dobra, wklej się w nową drogę, koniu. Już będziemy niedaleko. Mogę sobie naostrzyć miecz i wzmocnić zbroję, ale wątpię, żeby to taka jakby forma walki była tutaj obecna u Keiry. Prędzej walka z rozrywającymi mnie uczuciami. Wypeklować ją czy nie? Siema, Keira. Dawno żeśmy się nie widzieli. Dużo się podziało od tej pory. Geralt, już prawie zdążyłam się za tobą stęsknić. Zdobyłem te twoje odczynniki. Świetnie. Będę mogła od razu zacząć pracę nad podwójnym wzorem drzewokorzenia, tylko... Zagrzejesz sobie wina z goździkami? Widziałem, co było na wozie. Wykwintne mięsa, drogie wina, przyprawy z Zerikanii i za grosz magii. Powiesz mi, co knujesz? Lepiej. Pokażę. Tylko musisz chwilę zaczekać. No dobra. Zaintrygowałaś mnie. Dobrze, zaczekam. To siona dwór. A, rozumiem, że... przebierać? Potem, ale nie uprzedzajmy faktów. No idź przed dom. Rozumiem, że wskoczy w coś wygodniejszego. A cóż jest wygodniejsze, jak nie dresy i t-shirt? Dzięki za cierpliwość. Już prawie gotowe. O, szczury. Jakbym chciał oglądać białe myszki, to bym się napił. Zwróć uwagę, że powiedziałam prawie. I nie przerywaj. To magiczne szczury, które wykryją magiczne miejsce. Bykanek byn kefil. Kopciuszek? No, prawie. Tylko dyni nie ma. I dlaczego z trzech myszy zrobiły się dwa konie? O chuj chodzi. O, właśnie. Co się stało z trzecią myszką? Ofiara. W zakręcie ma 66,6% szans powodzenia. Zawsze biorę jedną więcej. Wow. To gdzie ona... Keira, może mi wytłumaczysz, o co chodzi? Znasz bajkę o Kopciuszku? Nawet wiem, jak to było naprawdę. Księżniczkę Cendrillę z Jarzeugl, który zaląkł się w ogrodowym stawie. Został po niej tylko but, więc... Okej. Błaga, ani słowa więcej o Zeugle. A wracając do bajki o Kopciuszku, chciałabym wyrwać się z tych ponurych bagien na jedną magiczną noc. Nie potrzeba mi do tego wróżki. Czary rzucę sama. Ale przydałby się ktoś na miejsce księcia. A tak się składa, że jesteś jedynym facetem na poziomie w całym Velen. Więc co powiesz na konną przejażdżkę w świetle księżyca i kolację? Brzmi kusząco. Na tyle, że nie odmówię. Zanim wyruszymy, jeszcze jedno. Zamienisz dynię w karoce? Nie. Zamienię nasze cuchnące łachy w coś ładniejszego. Nie krzyw się, mam na myśli iluzję. Nie będzie boleć. A o świcie wszystko wróci do normy. No dobra. Czemu nie? Jak szaleć, to szaleć. No, to trzymaj się mocno. Gwella Glan! Jezus Maria, przerażające, jakby zaraz miała zesłać szatana na ziemię.
Tak brzmią te jej zaplęcia, zaklęcia. Sam raz. Ja za to mogłam ci jeszcze zmienić kolor włosów. Zawsze wolałam szatynów. No trudno, na bezrybiu i rak ryba. No dobra, mogę ci jakiegoś szatyna z wioski przyprowadzić. Co ty na to? A, okej, czyli mamy co? Wyścig? No dobra, okej, to jak wyścig, to wyścig, zadupcamy! Nie ma czasu do stracenia, Keira! Twoja strata, jeżeli przegrasz! Dobra, ja tutaj włączę sobie śledzenie ścieżki, znaczy jechanie po drodze, kiedy jestem podczas wyścigu. A tutaj to chyba nie działa. Dobra, Keira, przesrane masz. Faktycznie, chyba skończy na tym, że ty będziesz zmywać. Chyba, że wierzchowiec mi za chwileczkę odmówi współpracy, to trochę gorzej, ale... Nawet jeśli wygra, no to trudno. Powiedzmy, że jestem taki szarmancki, że jej pozwolę wygrać. Dobra, musimy zregenerować trochę wytrzymałości, ale ona też na pewno. Nie wierzę, że... O, zablokowałem ją. Widzicie, moja standardowa, strasznie kutasiarska taktyka. Myślę, że honorowy jeździec by z takich nie korzystał, jak blokowanie przeciwnika. No ale trudno, ja z takich korzystam i nikt mi nie powie, że robię źle. Ty, tu prawa, tu lewa. Nie, 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 koleżanko, nie, nie, nie. Jak tam się fajnie jedzie? Fajnie się jedzie, jak cię blokuje? Mogłabyś być inteligentniejsza i pojechać bokiem po prostu, mijając to miejsce. O właśnie, ci goście od Wszechboga, zapomniałem w ogóle z nimi pogadać po tym, jak wtedy grę wczytałem. Cyk, jak pięknie. Wygrałem, bijacz. Całe 2 punkty doświadczenia, za długo się opieprzałem. Gratuluję. Byłbyś świetnym jokejem. Ja jestem świetnym jokejem. Tylko nie w zawodzie. Gdyby był pół metra niższy i 2 puty lżejszy. No tak, ale wtedy bym cię tu nie zaprosiła. Teraz już widzisz, do czego potrzebowałam tych odczynników. Proszę, wszystko dla kolacji. Mogłaś od razu powiedzieć, o co chodzi. Geralt, skoczysz do lasu po moje zakupy, bo chcę zrobić kolację? I co? Pomógłbyś mi? Jakbyś była przy tym miła, to czemu nie? Gdybym wiedział, że w zamian będę mógł wypić kieliszek wytrawnego z Zubaran. Pewnie. No proszę. Nie miałam cię za konesera win. Myślałaś pewnie, że wiedźmini jedzą szpik utopców i popijają wodą z kałuży. A dla aromatu lubię sobie zawąchać bagienne ziele. Zaczynajmy. Sporo cię to wszystko musiało kosztować. Nie chcesz, żebym się dorzucił? Daj spokój, mam z czego żyć. Wiesz... Tuzin ja i tu, tuzin tam. Zresztą niedługo się odkuje. W jaki sposób, jeśli można wiedzieć? Wydaje mi się, że w Velen trudno zrobić karierę poza sektorem rolniczym. Prawda. Więc są dwie możliwości. Albo zacznę hodować rzepę, albo stąd wyjadę. No, ale nie o tym chciałam. Jeszcze raz dziękuję za pomoc z tą wieżą, Geralt. Byłeś świetny. Nie pierwsza klątwa, którą odczyniłem. Ale chyba jedna z cięższych, prawda? Na tej wyspie działy się takie rzeczy, że aż ciarki chodzą. No i to laboratorium. Mam nadzieję, że wszystko tam spaliłaś. Te klatki, truchła, papiery. Myślałem, że przyjechaliśmy się tu kochać. Czemu cię to interesuje? Bo rozumiem wagę badań, które tam prowadzono. W nieodpowiednich rękach ich wyniki mogłyby wyrządzić wiele złego. Wybacz, nie powinnam była w ogóle poruszać tego przykrego tematu na naszej romantycznej kolacji. Romantycznej? Myślałem, że przyjechaliśmy tu jako przyjaciele. Przyjaźń, ale friendzone. Ma imię. To jak? Wybacz, jest ktoś inny. No i co z tego? Oj, Geralt, jesteś taki stary. Tak jak mówiła moja mama, kiedy mówiłem, że jakaś ładna dziewczyna w mojej klasie ma chłopaka. Chłopak nie ściana! Czemu nie? O Boże, Boże. Co się dzieje z moimi włosami dzisiaj? W Zarikani? Pewnie coś ze smokiem. Nie, ma inną nazwę. Trochę nieprzyzwoitą. Nachyl się, to ci szepnę do ucha. Cipka. Egwan. O kurwa, dobra, nie, zdecydowanie coś innego. Zaklęła nas! A to menda jedna. O cholera, mogłem wybrać kochanie się. Gdzie? Przynajmniej w przyjemniejszy sposób bym usłyszał słowa tego zaklęcia. Odurzyła nas swym szeptem. Znaczy coś knuje. A to menda. No, nie bez powodu wypytywała o wieżę, oczywiście.
dziebana pewnie chce zdobyć badania, które były tam prowadzone. A jeszcze jak się okazało, że wcale tego nie spaliliśmy, no to sprawa stała się jasna. Pojawiło się nowe zadanie tutaj, pewnie o, dla dobra nauki, oczywiście. Dobra, moi drodzy, w kolejnym odcinku, żeby zakończyć to zadanie związane z Keirą, zobaczymy, co ona tam odprawia na kłomnicy, a na razie się z wami żegnam. Dzięki wielkie za oglądanie, jeżeli się podobało, zostawcie lajka, ja uciekam, pa, pa.